Sponsor the program. So. .pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale Warnews.pl i zanim przedstawię naszego gościa, chciałbym zachęcić Państwa do odwiedzenia nas na Twitterze na Warnius, a i oczywiście do zasubskrybowania kanału. Jest dzisiaj z nami wyjątkowy gość, jest z nami pani Alina Makarczuk, publicystka, dziennikarka TFN24 Expressu ale co najważniejsze, szefowa portalu Ukraina.pl. Witam serdecznie pani Alino. Dzień dobry. Dzień dobry panie pani Matuszu i wszystkim widzom. Pani Elino, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o czynniku, który w dobie wojny, w dobie kryzysu tego, co się dzieje na Ukrainie, jest bardzo ważny na gruncie relacjach, relacji międzyludzkich, a dokładnie porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich i jak one się zmieniły właśnie na przestrzeni tego roku. Jak pani jako osoba Analizująca to, co się dzieje na Ukrainie, ale analizująca, żyjąca oczywiście w Polsce, patrzy na te relacje i zaczniemy od tych relacji czysto ludzkich, jak one się zmieniły przez ten rok trwającej rosyjskiej agresji. Zmieniły się bardzo na lepsze i widać to chociażby po tym, jak różne po obu stronach partie polityczne próbują gdzieś nam odebrać tę jedność, a im się Powiedzmy to wprost, słabo udaje. Wiele razy zastanawiałam się dlaczego i o, o co tutaj chodzi. Po pierwsze, Ukraińcy to największa etniczna grupa w Polsce. Polacy już nie od, nie od dziś, nie od wczoraj wiedzą, jacy są Ukraińcy. Oczywiście, że jak to w każdym narodzie, ludzie są różni, po prostu różni. Ktoś ma dobre doświadczenia, ktoś ma doświadczenia złe. Ale generalnie to, to ja mieszkam w Polsce od 9 lat i pamiętam czasy, kiedy Ukraińcy zawsze się trzymali z Ukraińcami, Polacy z Polakami i wojna to rzeczywiście zmieniła. Zmieniła w momencie kiedy Polacy do swoich domów wpuścili Ukraińców. Niektórzy Ukraińcy bardzo. Z takim wzruszeniem zawsze o tym mówię, bo do dziś są wdzięczni, wysyłają prezenty z Ukrainy, jeśli mieli gdzie już wrócić. Niektórzy Ukraińcy oczywiście zachowali się źle, nie wyprowadzali się w timingu, że tak powiem, czy nie wiedzieli, do kiedy mogą zostać i tam powstawały frustracja, różne złe, negatywne emocje, ale patrząc generalnie na to, co się wydarzyło, to mamy teraz po pierwsze, bardzo dużo Polaków mających znajomych w Ukrainie, którzy martwią się o, o te osoby, bo to już nie są anonimowi Ukraińcy, o których słyszymy tylko w wiadomościach. Tylko to są już nasi znajomi, przyjaciele, czasami bardzo bliscy nam ludzie. Wielu Ukraińców ma znajomych Polaków, którzy ich przyjęli, mają do, do kogo wyjechać, do kogo wrócić, kogo zaprosić do siebie. Po zwycięstwie, czy odbiciu chociażby Mariupola, czy innych miast, co niewątpliwie kiedyś nastąpi. Natomiast, i to właśnie są te najważniejsze rzeczy międzyludzkie, na które wpływu, mam poczucie, nie będzie miała polityka nigdy. Bo ci ludzie są ponadto, i co by się nie działo, dla nich to już będzie. Hmm, Taka mało, mało zauważalna rzecz, która się dzieje na poziomie rządów w Kijowie, w Warszawie, tak jak pan słusznie powiedział na początku i czy, czy na ofie przed naszym podcastem, że tutaj ludzie wiedzą swoje, a politycy swoje. I to, to będzie coś, co, na czym trudno będzie już grać tematem wołynia. Bardzo często Rosjanie też tracą swój ostatni argument, żeby nas, żeby nas gdzieś tam. Dzielić na tle historycznym, ponieważ tutaj to też następują i będą następować przełomy. A w zasadzie poza tym tematem jest mało tematów, które nas dzielą. Natomiast mamy bardzo dużo mieszanych rodzin, bardzo dużo ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Zarejestrowanych w maju tego roku było 140 tysięcy ukraińskich dzieciaków, które poszły do przedszkoli polskich, polskich szkół. To są dzieci, które za chwilę już będą się czuć Polakami, które nie będą pamiętać skąd pochodzą, może już nigdy nie wrócą na Ukrainę, jeśli nie mają gdzie, jeśli ich miasta zostały zniszczone, jeśli y, ich dziadkowie nie będą już y, ży, żyli, albo y, jeśli nie będą po prostu y, mieli gdzie wrócić. Więc y, y, też jakby tutaj się zawiązują już na poziomie takiego, Właśnie dzieciństwa, jednego z najważniejszych etapów w życiu człowieka, znajomości i relacje, które będą już z nimi na całe życie. Pani, no, ja bym jeszcze chciał wrócić do tej sprawy, która zresztą chyba Pani też to obserwuje, czy na Twitterze, czy w rozmowach, o której Pani też wspomniała czy o tej kwestii, tej bolesnej historii. Czy nie uważa Pani, że. Ten etap, to co się wydarzyło na, na gruncie tych relacji, czyli to co i Polacy zrobili, to co jak Ukraińcy przecież u nas się zachowują i jak często widzimy są wdzięczni za tą pomoc. Ten okres nie powinien być idealnym czasem do zamknięcia tego tematu. My doskonale wiemy, tak chłodno patrząc, Nazwie, potrafimy nazwać zbrodnie ludobójstwem, drugie, ale pamiętamy także politykę Drugiej Rzeczpospolitej względem ludności ukraińskiej, i dostrzegamy polskie błędy. Czy wojna, jakby to brutalnie nie zabrzmiało, nie powinna być właśnie w interesie władz w Warszawie i w Kijowie, żeby ten temat raz po prostu na zawsze zamknąć, podać sobie ręce gdzieś na granicy i żyć przyszłością, którą wojna tworzy w relacjach polsko-ukraińskich w bardzo kolorowych barwach? Bardzo bym chciała, żeby tak właśnie się stało, tak jak Pan mówi. I tutaj myślę, że podobnie jak wielu naszych słuchaczy, czekam na ten moment i czekałam w zasadzie od zawsze, jak, jak mieszkam w Warszawie. Natomiast wiem też, że świadomość wołynia w Ukrainie niestety jest tak mała, jak Świadomość w Polsce o, o tym, co się wydarzyło w, Je w Jedwabnym, jeśli to w ogóle można porównać, tak? jakby to jest bardzo trudny temat. Tam e, postać bandery, czy postać bojówek UPA, e, jakby to wszystko jest odbierane jako walka z imperialistyczną Rosją. Mało kto wie o tym, co się wydarzyło tutaj w tym kontekście w 1943 roku pomiędzy naszymi narodami. I, I to jest coś, nad czym jako ukraińska, polska dziennikarka staram się pracować. Znam wielu historyków, którzy również nad tym pracują, żeby w Ukraińcach była większa świadomość tego, co się wtedy wydarzyło. Tutaj potrzeba też zmian fundamentalnych w edukacji czy w podręcznikach, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak chociażby w moim przypadku, kiedy ja się o Wołyniu dowiedziałam dopiero po przekroczeniu ukraińsko-polskiej granicy i musiałam się wszystkiego nauczyć sama. A też, jak mam bardzo bolesną prywatną historię mojej rodziny, bo moja prababcia i generalnie cała linia po stronie taty pochodzi z Wołynia, z dawnych terenów Wołynia, i to jest wieś pomiędzy lwowym a Równym, i ja bardzo wiele historii słyszałam właśnie od babci, złych historii o. Ukraińcach, którzy zabijali Polaków, o Polakach, którzy zabijali Ukraińców, o tym jak mój dziadek się ukrywał na jeziorze, żeby go nie zaciągnęli do, do bojówek UPA. I tutaj powiem Panu szczerze: ja jestem jedną z nielicznych Ukrainek, która nazywa Wołyń nie tragedią, tylko rzezią, nie tragedią, tylko ludobójstwem. I nas, ale nas jest też coraz więcej. I ta świadomość jest coraz większa, i przez to, co się dzieje dziś w Ukrainie, myślę, że to jest dobry początek do tego, żeby wszystko to, o czym Pan na początku powiedział, nareszcie się wydarzyło. Uważam, że to też jest bardzo, jakby ogromna odpowiedzialność dziś spoczywa na właśnie rządzie w Kijowie. Wiem, że zostały odblokowane i że Kijów dał zielone światło na przeprowadzenie ekshumacji. Tutaj teraz jest tak, że tam trwają prace poszukiwawcze i wiem, że na miejscu, w niektórych lokalizacjach, i wiem, że te lokalizacje właśnie nie satysfakcjonują polską stronę, musi być tych miejsc więcej, ale tam już pracuje polsko-ukraiński zespół. I powiem Państwu więcej. Nieoficjalnie wiem, że ci ludzie. Niebywale dobrze i w bardzo przyjaznej atmosferze ze sobą współpracują, wiedząc, że to jest historia, to co się wydarzyło, i wiedząc, co dziś łączy nasze narody i że to, co nas łączy dziś, jest o wiele bardziej, że tak powiem, ważne, i o wiele bardziej budujące, i o wiele bardziej znaczące, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Więc. To też jest ciekawe, że nawołyń, jakby na to, co się wydarzyło, inaczej patrzą ludzie, którzy są tam, i zupełnie inaczej ci, którzy tam nigdy nie byli albo nigdy nie mieli nic wspólnego z tym. I powiem szczerze, że ja jestem raczej optymistką w tym temacie. Uważam, że o tym musimy rozmawiać i nie możemy tego bagatelizować. Uważam, że. Musimy raz, że w Ukrainie musi dojść do zmian w edukacji, że Ukraińcy muszą się dowiadywać o tym co się wydarzyło od małego, że był taki rozdział w naszej historii, bo nie zawsze wszystko było tylko pięknie, a niestety każda historia i każdy podręcznik z historii w każdym państwie ma to do siebie, że mało jest w nim refleksji. I marzę o tym, żeby te czasy nastąpiły. Swoje dzieci już będę zupełnie inaczej uczyć i zupełnie inne rzeczy im opowiadać niż te, które ja czytałam w podręcznikach ukraińskich z historii w podstawówce czy w liceum. Natomiast mam też nadzieję, że inne dzieci, które urodzą się na terenie Ukrainy, zwycięskiej Ukrainy, która będzie miała przed sobą zupełnie nowy rozdział w swojej historii, będą również uczyć się prawdy, będą potrafiły z nią żyć. I będą y, dzięki temu lepszymi ludźmi. Ja bym jeszcze pociągnął jeden temat, bo jest coś takiego, takie stwierdzenie, którego ja bardzo nie lubię, czyli polityka historyczna. No bo każdy kraj przecież tą swoją politykę historyczną ma. My, jako zespół Orniusa, często się angażujemy w pomoc. Zresztą też dziękujemy pani za udostępnienie naszej najnowszej zbiórki dla naszych przyjaciół. Ja państwu bardzo dziękuję za to, co robicie. Chcemy po prostu pomóc. Ja żyję ideą, że tak naprawdę Ukraińcy dziś. Walczą także o bezpieczeństwo mojego kraju, i brutalnie to może zabrzmi, ale giną tam ludzie, dzięki którym tak naprawdę nie giną ludzie w przyszłości w Polsce, więc jestem, Ukraińcy dziś walczą za wolność nie tylko swoją, ale w mojej prywatnej ocenie również Polaków, ale czasem. Trudno mi przejść gdzieś obojętnie, widząc pewną kolorystykę, na którą pewnie wie Pani o jakich kolorach ja, ja mówię. Jak jest właśnie postrzegana, bo to też jest ciekawy temat do rozmowy, ukraińska powstanie czarna. Bo ja rozmawiając z choćby Ukraińcami ze wschodu, oni, to co pani wspomniała, niewiele wiedzą o, o tym, kim był chociażby Roman Szuchewicz, bo nad Stefanem Banderą można jeszcze dużo debatować. I często mam wrażenie, że UPA w polityce historycznej Ukrainy jest właśnie wykorzystywana tylko i wyłącznie w tym wątku antysowieckim, antyrosyjskim, a gdzieś, próbu, gdzieś próbuje się schować właśnie ten wątek także ten, tej trudnej historii, jakim było ludobójstwo na Wołyniu. Dokładnie. Tutaj podkreślę, że to, 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 o czym będę mówić, to jest moja opinia subiektywna, bo też nie jestem, nie jestem rzecznikiem prezydenta Zełęckiego, ale chcę powiedzieć, jestem dziennikarką polsko-ukraińską i chcę powiedzieć jedno, mi się wydaje, bo bardzo dobrze znam biografię i otoczenie prezydenta Zełęckiego. Że sam Złoński dowiedział się o wołaniu o tym, co się wydarzyło pomiędzy Polakami a Ukraińcami dopiero w momencie, w momencie, jak został prezydentem, jak wielu zresztą polityków w Ukrainie. To jest tylko moja teza, nie mówię, że tak było, ale to też pokazuje, że świadomości tej w Ukrainie, o, o tym, czym jest UPA, nie ma, tak? Co tutaj daleko chodzić jakby takiej całościowej świadomości, tak? Wszyscy wiedzą, że to była bojówka, armia, można by tak nazywać, tak, powstańcza, która musiała tutaj walczyć z okupacją po różnej, po różnej ze stron, I, i tak jakby to jest przedstawiane w ukraińskich podręcznikach z historii, że tutaj przez Polskę okupowani z zachodu, a tutaj przez Rosję ze wschodu musieliśmy walczyć o własną niepodległość, no ale nie do końca tak też było. Tak. Niektórzy bardziej zaawansowani historycznie Ukraińcy. A też warto powiedzieć, że Ukraińcy gorzej znają własną historię niż Polacy i ukraińska swoją i ukraińska historia też była przez lata przez Związek Radziecki zapłamywana. Powiem Panu więcej, wielu Ukraińców o tym, że w ogóle o Rusie Kijowskiej zaczęło czytać i więcej się dowiadywać teraz w czasie wielkiej krwawej wojny i inwazji pełnowymiarowej Rosji. O tym, jak Rosja ukrała, ukradła tę legendę, o tym, dlaczego stworzyła dwie rusie, chociaż była jedna, i tak dalej, i tak dalej. Ja to widzę w trendach w, w sieci, co wybierają Ukraińcy, jakie treści historyczne są poszukiwane. I też jedną, jednym z tematów, z tematów, który się coraz częściej przebija, to jest również wołyń, czyli to też świadczy o tym, co powiedziałam na początku, że Ukraińcy szukają odpowiedzi na pytanie, co się wtedy wydarzyło, bo nie mieli tych odpowiedzi mieszkając całe życie w Ukrainie, będąc na zakupach w Polsce raz na przykład, albo nie mając rodziny w Polsce, nie mając żadnej, żadnego związku z, z, z tym krajem. I tutaj a propos Szuchewicza i tak dalej to są działacze, którzy mają swoje ulice w różnych miastach, ja osobiście będę składać petycję, żeby w moim mieście tej ulicy nie było, w równym na zachodzie Ukrainy i bardzo często moi znajomi z Polski mi zgłaszają takie rzeczy, natomiast to jest ważne żeby to się zmieniło nie tylko w jednej osobie czy w kilku dziennikarzach tak? żeby to się zmieniło na poziomie państwa a żeby to się zmieniło na poziomie społeczeństwa musi najpierw dojść do zmian w myśleniu, w opowiadaniu o tej historii i niestety w tym przez m.in. Rosję która ten temat podgrzewała bardzo skutecznie przez lata w tym jest bardzo dużo polityki, a to jest naprawdę tragedia i, i to jest ogromna, ogromna, nie wiem, czuję ogromny ból, jak widzę, jak bardzo i jak wiele Moskwa na tym temacie zyskała. Przez ostatnie no, porusza pani tak naprawdę bardzo ważny aspekt, który chciałbym chciałem poruszyć już w następnym pytaniu, ale właśnie ten aspekt rosyjski. Jak z pani oceny to wynika, bo patrząc słodno, patrząc z boku na to, co się działo przez lata, to tylko i wyłącznie w interesie Rosjan było podgrzewanie napięć między Polakami a Ukraińcami, niestabilność tych relacji i państwowych i międzyludzkich, jak teraz odbierani jak odbierane są tego typu działania właśnie przez Federację Rosyjską, bo my też to przecież obserwujemy teraz na Twitterze. Gdy pojawia się powiedzmy, mamy większą ilość informacji, chociażby o drobnych sukcesach kontrofensywy, gdzieś pojawiają się nawet nasze wpisy dotyczące sukcesów ukraińce, ukraińskich, zaraz gdzieś się pojawiają tematy historyczne, widać atak tych nowych kont, botów. Widać, że Rosjanie nadal się tym podgrzewaniem, tych, podgrzewaniem tego tematu, to podgrzewanie tego tematu nadal Rosjan interesuje. Dokładnie. I widać to też po tym, co pokazują rosyjskie telegramy, chociażby, kiedy jedna flaga czerwono-czarna pojawia się gdzieś na ukraińskim froncie, jak to jest podgrzewane, a, a kiedy Zełęski z Dudą spotykają się w łódzku prezydenci obu państw, żeby złożyć hołd ofiarom Wołynia. Tego oczywiście ani Ressia Din, ani, ża ani żaden inny rosyjski kanał, czy to informacyjny, czy to na telegramie, nie pokaże. I to też pokazuje, że że to był element naszej historii wspólnej polsko-ukraińskiej, który Rosja sobie już dawno wybrała za taki, który będzie uruchamiać w momencie potrzeby, czyli jak będzie potrzebna jak będzie potrzebne wsparcie Polski w jakimś kontekście dla Rosji to podgrzejemy ten temat, żeby Ukraina nie mogła tam lobować swoich interesów. Tutaj z Niemcami, przecież z Francją, z ingerencją rosyjską w wybory w Stanach widać, że Rosja miała taką strategię na każde państwo osobną i w przypadku Polski i Ukrainy to było właśnie to. Bez podgrzewania przez rosyjskie farmy troli tego tematu, ja nie wiem czy byśmy w takim w takiej atmosferze też o tym dziś myśleli czy rozmawiali bo przez to wielu osobom się wydaje że to jest jakiś temat bardzo bardzo kontrowersyjny czy bardzo ciężki. tak? Ja uważam że właśnie nie że to jest temat bardzo ważny dla nas i bardzo i czekałam na to aż zostawią wszyscy szczególnie prezydent Łęcki, wszystko za plecami wszyscy przeproszą i po prostu powiedzą że Wiemy, jak jest Wam ciężko, jak Wam było ciężko, i z, z szacunku do ofiar przepraszamy za ten rozdział. Ja czekałam na te słowa. Yy, nie padły no tu, się, tu się wprost nasuwają słowa po zakończeniu II wojny światowej polskich biskupów przepraszamy, prosimy o wybaczenie i myślę, że proste słowa by załatwiły tą sprawę. Tak, ale po tym, jak sobie już poczytałam, też przeanalizowałam to, to przepraszał Juszczenko, przepraszał nawet Kuczma, był podobny gest z Kwaśniewskim, ale z prezydentem wówczas yy, Aleksandrem Kwaśniewskim. To, to gdzieś się działo, tylko to też znowuż, to nie było tak przez media mocno podgrzewane, jak Jakiś hejt wokół tego. I tak samo miałam okazję ostatnio analizować w zeszłym tygodniu to, co powiedział minister Dworczyk o, o, o ekskumacji na Wołyniu, że ruszają. Potem to radio, które podało te informacje, się wycofywało i tak dalej. Ale ja odsłuchałam całej rozmowy i tam rzeczywiście padło to, że prace poszukiwawcze trwają, a. I że jest kolejna zgoda po prostu na przeprowadzenie kolejnych prac dokładnie, ale co to znaczy? To w praktyce oznacza to, co mówił mi w wywiadzie w, pod koniec lipca nasz ambasador pytany przeze mnie o Wołyń, Wasyl Zwarycz, mówił, że jest zielone światło kijowe na ekshumację, tylko żeby one się wydarzyły, aby to się wydarzyło. musi zostać najpierw y, muszą odna zostać odnalezione szczątki, potem y, zostać złożony wniosek przez polską stronę, konkretnie y, dotyczący tych y, szczątków, a potem y, y, już jest taka, jakby każdy wniosek musi być akceptowany przez Kijów. I niestety tak się to odbywa w praktyce. Po prostu mało kto o tym wie, y, czyli y, też mamy już jakiś przełom w tym temacie, a jednak nie było o nim za wiele w mediach. I to też pokazuje, po pierwsze, Elon Musk, wiemy jak on zadziałał, co się stało z Twitterem. I tutaj, ostatnie doniesienie New York Times czy CNN, no bo już wszyscy o tym pisali, największe zachodnie media, że jaki był wpływ maska na to, co się działo ze Starlinkami w Ukrainie. No, no to ja na przykład widzę wpływ taki też maska na Twitter, że tam się ukraińskie czy proukraińskie treści przebijają o wiele mniej. Niż treści prorosyjskie. Tu się w powiedzmy. pewnym momencie zgodzę, bo w pewnym momencie sami z kilkoma kolegami prowadzącymi relacje z wojny ukraińsko-rosyjskiej. Zasięgi zaczęły spadać. Pojawiała się masa fejkowych kont, które ograniczało te zasięgi, bo na przykład były przyrosty masy botów. To się w pewnym momencie skończyło, teraz odblokowało, ale rzeczywiście w takich kluczowych momentach, czy powiedzmy w momencie rozpoczęcia kontrofensywy, to dość ciekawe newsy, które kiedyś generowały naprawdę duże zasięgi, według mojej prywatnej oceny, były, docierały do o wiele mniejszej ilości odbiorców. Dokładnie. Miałam to samo. Jeśli już mówimy tak prywatnie między nami, proszę tego nie, o tym nikomu nie mówić, tak jak obserwowałam nawet swoje konto na Twitterze to też to zauważyłam i był to po prostu drastyczny spadek zasięgów po takich samych wpisach jak na początku tej wojny kiedy maska nie było kiedy mask swoje jeszcze ręce w tym nie maczał, więc tutaj to rzeczywiście widać po prostu gołym okiem i widać to też w kwestii właśnie tematu, o którym mówimy, czyli tematu Wołynia, że złe treści, y Krytykujące Ukraińców pojawiają się o wiele, wiele częściej i są bardziej podgrzewane niż jakieś gesty ze strony Ukrainy w tej sprawie. Czy te gesty, które już zostały zrobione, czy te gesty, które mogą zostać zrobione, czy te, które teraz się dzieją, tak jak to z tymi pracami poszukiwawczymi, gdzie już w obwodzie Tarnopolskim i w obwodzie Lwowskim trwają, jeszcze raz podkreślę, prace polsko-ukraińskich fachowców, którzy są na miejscu, prowadzą prace poszukiwawcze. I tam naprawdę. Są bardzo zaangażowani w to, żeby doszło do ekskumacji. Tylko, żeby do tych ekskumacji mogło dojść, muszą zostać odnalezione szczątki. Dlatego, może właśnie tutaj to jest ważne, co też polska strona mówi, że miejsca są niewystarczające tam, gdzie trwają te poszukiwania. I Ukraina powinna nadać większy dostęp polskim ekspertom, żeby na większym terenie te prace były prowadzone. Natomiast też. Wszystkie a nawet przed 80 rocznicą w lipcu wołynia premier polski, Mateusz Murawiecki przecież pojawił się w Ukrainie, gdzie stał na tle traktora właśnie w jednym z takich miejsc, gdzie już trwały prace poszukiwawcze. Tylko ja sobie oglądałam to i tam to nigdzie nie padło, że tutaj, proszę Państwa, znajdujemy się w takim i takim miejscu. I to też jest ciekawe, że um, to też było tak pokazane. Yy, właśnie myślę, że bardziej politycznie niż... niż, niż yy... No bo zgodzi się Pani, że w pewnym momencie te relacje dla nas Wołyń, dla Was walka ukraińskiego społeczeństwa w tamtym okresie o swoją niepodległość jest cały czas tematem politycznym wykorzystywanym przez obie strony tych relacji. Ale jak wygląda, bo ja mam takie wrażenie, proszę mnie oczywiście wyprawić z błędu, że w pewnym momencie obserwować można było większą chęć ze strony prezydenta Załęskiego właśnie do załatwienia tej sprawy, do... Zamknięcia tego tematu raz na zawsze niż jego otoczenia politycznego, bo często gdzieś ważni politycy, chociażby ambasador Ukrainy w Polsce, padały takie słowa, które różnie można było interpretować i niekoniecznie one pomagały sprawie ukraińskiej w Polsce. Powiem panu szczerze, wiem też z różnych źródeł i wiem to naprawdę z takich źródeł potwierdzonych i jakby bardzo pewnych, że Prezydent Złański jest jedną z osób, które do dziś bardzo mocny wpływ wywierają na to, żeby wszystko było tutaj domknięte, zamknięte, żeby temat ten. Został, żeby ofiary Bołynia zostały upamiętnione. To samo mówi też pan Wasyl Zwarycz. Jest osobą, która bardzo kocha Polskę, ale też bardzo kocha swój kraj i on też jest w trudnej sytuacji jako ambasador, kiedy jest pytany o te kwestie. Oczywiście, jak każdy też człowiek jest, może popełniać jakiś błąd i to też trzeba jakby mu przyznać, ale. Nie widzę tutaj jakby większego, większej zmiany. Mi się wydaje, że właśnie prezydent Zelenski nic w zachowaniu ani w linii Kijowa na ten temat się nie zmieniło. Jeśli coś o czym się mniej mówi w Polsce, to znaczy tylko jedno, że jesteśmy w trakcie bardzo gorącej kampanii wyborczej wybory już 15 października i w Kijowie to też dobrze widzą. A jeśli w Ukrainie ten temat, a w Ukrainie ten temat. Zaistniał w czasie wojny, paradoksalnie, w czasie, kiedy właśnie walczą i muszą się bronić. I powiem panu szczerze, że marzę o tym, żeby po pierwsze, ofiary Wołynia wszystkie zostały upamiętnione, po drugie, żeby nasi przywódcy mieli w sobie tyle mądrości i odwagi. Żeby potraktować tę sprawę poza polityką, ponieważ wojna pokazała, że bliższego sojusznika niż Polska w regionie Ukraina nie ma. Chodzi mi o HAP, o otwartą granicę, kiedy ja myślałam, że naprawdę wszyscy zamkną granicę przed nami, i kiedy naprawdę się bałam, że Ukraina zostanie w tym sama. To się nie wydarzyło, a przecież tam była wojna. Każdy rząd mógł podjąć decyzję, że nie, zamykamy granicę dla własnego bezpieczeństwa. Polska tego nie zrobiła. Widziałam Polaków stojących z karmą dla psów, przejmujących dzieci z tabliczkami. U mnie jest nocleg. I jakby żaden, jeszcze raz to co powiedziałam na początku, żaden polityk, czy to lewicowy, czy to prawicowy, czy to centroprawicowy, lewicowy, nieważne jaki, tego nie zmieni, nie zmieni tego, tych relacji międzyludzkich, które powstały, na te relacje będą mieć wpływ jedynie te osoby, które je tworzą, i jakieś między nimi, może sytuacje, które mogą zaistnieć, ale na pewno nie historia, nie polityka, nie czyjeś ingerencje zewnętrzne w to, jak te relacje wyglądają. Tutaj nawet mówię o Rosji, bo powiem Państwu szczerze, zauważam też, jak mimo wszystko, mimo jakby, że jest to cały czas napięcie, już rosyjska propaganda w tym temacie mnie działa. Bo też Polacy są bardziej świadomi już tego, że yy maczała w tym Rosja swoje palce. No dokładnie, tylko ja, ja jeszcze poruszę dalej, jeszcze przez chwilkę ten, ten, ten wątek, bo tak jak wspomniane przeście, przez panią, e, oczywiście chociażby. Możemy jedwabne, na ty. Możemy no to na przechodzimy ty. na te to w, ty, w takim razie. To, tak jest. To tak jak wspomniane przez ciebie na początku jedwabne powinno być od początku do końca jasno wyjaśnione a wokół tego też jest cały czas wokół, mnóstwo kontrowersji to mam wrażenie, że grzanie tematu jedwabne wykorzystywane przez powiedzmy lewą stronę sceny politycznej w moim kraju, w Polsce i w Twoim oczywiście też. To tak samo Wołyń w mojej ocenie przez długi jeszcze czas po stronie politycznej będzie grzane jak to możliwe żeby te, te relacje historyczne cały czas jednak odgrywały o wiele ważniejszą rolę niż te relacje, które stworzyliśmy po lutym, bo chociażby w moim małym Bełchatowie też jest duża już społeczność ukraińska, którą przyjęliśmy z otwartymi rękoma, a też nie mieliśmy powiedzmy chociażby z miastem partnerskim, jakim był Nowograd Wołyński, który tak jak mówisz, w równym postanowił uczcić Romana Szuchewicza i te relacje między moim miastem a Nowogradem były zerwane, co nie zmieniło faktu, że po lutym mieszkańcy OCHT masowo zaczęli wspierać i władze miasta Nowograd wysyłając sprzęt wojskowy, humanitarkę itp. Tak, myślę, że niestety nasze klasy polityczne, i mówię tu o Warszawie, o Kijowie, nie dorosły jednak do zamknięcia tego tematu, tak jakbyśmy my tego chcieli, czyli tak jak i ty, ja i czy normalnie Ukraińcy czy Polacy, którzy my chociażby przez pomoc humanitarną już gdzieś tam snujemy wizję spotkania się jakiejś wspólnej integracji czy na terenie Ukrainy, czy Polski. Ponieważ w tle, yy, niestety, też jest konflikt dyrektorów, czy to konkretnych osób w naszych instytutach Pamięci Narodowej, zarówno w polskim, jak też w ukraińskim. I to jest przykre, ponieważ te, te instytuty powinny być z założenia apolityczne. Zajmują się dużo ważniejszymi tematami, ponieważ pewna linia, narracja polityczna, ona mija. Bo to jest kwestia pięciu, w niektórych państwach czterech lat, kiedy konkretny rząd jest u władzy. Potem. To się zmienia i to widzieliśmy teraz w ostatnich latach. W Polsce się nie zmieni, już od prawie 9 lat, ale jak akurat przyjechałam, to wtedy PiS doszedł do władzy, i, i do dziś to się nie zmieniło. Natomiast teraz przed tymi wyborami też zastanawiałam się nad tym, ale to również moja teza. Nie, nie traktujcie tego, proszę bardzo, jak jakiś, wyniki jakichś badań, które przeprowadziłam, bo nie przeprowadziłam. Obawiam się, że ten temat Wołynia. Dziś jest taką, takim jedynym tematem, niestety, gdzie, tak jak przy temacie zboża, Każda ze stron ma swój interes i chce coś ugrać i to jest zrozumiałe, bo ukraiński rolnik traci na tym, że Rosjanie atakują ukraińskie porty, a polski rolnik traci przez ukraińskie zboże, które jest tańsze i tutaj wkroczyło na rynek nie wiadomo jakimi drogami i, i, i stoi, przez co nie mógł sprzedać swojego. I jakby tutaj dla mnie na przykład argumenty i jednej strony są zrozumiałe i drugiej strony są zrozumiałe. Mówimy to o interesie właśnie, narodowym. Dokładnie. Natomiast niestety wygląda też na to, że ten temat Wołynia, tak samo jak temat zboża, staje się kartą przetargową, żeby coś gdzieś dla siebie ugrać. A tego bym bardziej nie chciała. Naprawdę. Bo mam poczucie, że jesteśmy w takim momencie polsko-ukraińskich relacji, kiedy w tych kwestiach, o których mówimy, nasze narody są o wiele mądrzejsze niż nasze rządy. A. To też jest dziwne, bo to narody wybierają prawda, swoją władzę, generalnie w demokracjach, jaką jest Polska i Ukraina, ale niestety tutaj też ci, kogo wybraliśmy, mają swoje poglądy, swoje zawiłości, swoje różne rzeczy, też tła, o których nie wiemy, które mają wpływ gdzieś na decyzje, które podejmują. I tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy to jako ludzie rozumieli. I nie odbierali tego tak, że, że, że nie ma tutaj chęci, że Ukraińcy nie lubią Polaków, Polacy nie lubią Ukraińców. Tak nie jest. Wystarczy spojrzeć na badania. Oczywiście w Ukrainie podejście, stosunek do Polaków jest o wiele lepszy niż w Polsce do Ukraińców dziś, ponieważ w Ukrainie nie mieszka tylu Polaków, co w Polsce Ukraińców. A nie wszyscy Ukraińcy są fajni i to, to też warto powiedzieć, i jest mi przykro, jeśli ktoś z Państwa spotkał w swoim życiu niefajnego Ukraińca, zawsze się wstydzę ze swoich rodaków, jak mówią. Ale po to jest tak samo jak ale... Polacy, którzy wyjeżdżają na zachód, dosłownie, będzie się z jednego czy z kilku przypadków robić opinię dla całe, całej grupy etnicznej, czy dla całego jakiegoś społeczeństwa. Więc to jest problem, moim zdaniem, który powinien odejść i jest po prostu wałkowany przez ludzi, którzy powiedzmy szukają sensacji albo nas. Się... Siłę, próbują się czegoś złapać, ale wiesz co? Mam takie wrażenie, i te, też ten na koniec, Lina, chciałbym Cię zapytać, bo najczęściej pojawiającym się w polskiej przestrzeni takim mitem, no może nie mitem, no właśnie, o, o tym bym chciał z Tobą przedyskutować. Że masa młodych Ukraińców, i mówię tu o mężczyznach, jest na terenie Polski, a nie walczy o, o, o wolność mhm. przeciwko Rosjanom. Ja pamiętam oburzenie, bo też chcę zawsze gdzieś po środku stać, patrzeć na ten problem. Ogólnie, bo pamiętam, jak u nas się pojawiła informacja, że będą mężczyźni brani na ćwiczenia wojskowe na około miesiąc czasu, jaką to falę wywołało oburzenia, że ktoś musi iść na miesiąc poćwiczyć w, w ramach jakichś tam swoich obowiązków wynikających po prostu z bycia Polakiem. Jak my możemy zbić ten argument? No bo jeżeli ja słyszę i widzę zdjęcia jakichś młodych Ukraińców w wieku 16-17 lat i zaraz się te zdjęcia wrzuca na Twittera i słyszy, dlaczego oni siedzą na, na rynku we Wrocławiu, a nie walczą o swój kraj, jak ty to widzisz? No bo rzeczywiście może jest też grupa mężczyzn, powiedzmy w przedziale od 20 do 40 lat, których widać na terenie naszego kraju, a nie są właśnie wciągnięci w siły zbrojne Ukrainy. Jak to wynika? Wszyscy powinni iść? Czy to jest jednak siły zbrojne Ukrainy biorą. I dostarczają, bo też się głośno o tym teraz no, przecież na Ukrainie tak, mówi, żeby tak, tak. sprowadzać te osoby, które gdzieś tam wymigały się od tej służby. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Tak, i tutaj to jest bardzo ważne pytanie. Dziękuję, że to poruszyłeś, bo to jest tak, że rzeczywiście są osoby, które uciekły, to są politycy, deputowani, którzy mieli pozostać w kraju i w tym kraju być. Kiedy wybuchła wojna, i później, a niektórzy mieli iść na front, byli w rezerwie i tak dalej, uciekli z kraju jakimiś nielegalnymi drogami, czy przebierali się za kobiety, mężczyźni niektórzy. Takie też przypadki się zdarzały. O tak? tym też informuje Ukraińska Straż Graniczna niemal codziennie. Dokładnie. I y, też rozmawiałam kiedyś z ukraińskim y y y y celnikiem na granicy, jak przekraczałam ostatnią granicę. O, oni się z tego też śmieją, tak? bo muszą te osoby zawracać, przecież od razu wszędzie jest monitoring, od razu wiadomo, że ktoś taki gdzieś przez pole przeszedł tę granicę. Natomiast tutaj chcę powiedzieć o czym innym. Nie wszyscy powinni być w wojsku. Tył też jest bardzo ważny. Ktoś na to wojsko powinien zarobić, ktoś powinien podbudowywać ukraińskie PKB, ktoś powinien dla wojska, dostarczać ubrania, pieniądze, wyżywienie i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, W logistyce w ukraińskim wojsku, bo tak na przykład nawet na statystyce takiej dotyczącej kobiet widać, że w ukraińskim wojsku walczy 60 tysięcy kobiet, ale jedynie 5 tysięcy na pierwszej linii frontu. No Jeśli i tego to też to... dotyczą nowe przepisy ukraińskie, które też rząd chce wprowadzić, czyli zakaz tych 5 tysięcy kobiet wyjazdu właśnie za granicę. Dokładnie. Moja mama, która jest radną miejską i lekarką, też ma zakaz wyjazdu z Ukrainy i Ukrainy nie opuszcza do dziś, tylko ja mogę do niej pojechać, żeby się z nią zobaczyć. Tak? Tata, który jest w wojsku, również ma zakaz wyjazdu z Ukrainy i z Ukrainy nie wyjedzie. Natomiast jeśli py pytasz mnie o Ukraińców będących tutaj, to pytanie, jakich Ukraińców spotykamy? Ponieważ może spotykacie Państwo taką osobę jak ja, która przyjechała tutaj 9 lat temu. I kiedy wybuchła wojna, pomyślała sobie, tak, dobrze, jeśli kijów padnie, to ja muszę utrzymać całą swoją rodzinę, więc ja idę jeszcze do drugiej pracy, trzeciej pracy, biorę jakieś zlecenia dodatkowe, wysyłam pomoc humanitarną, angażuję się wszędzie, gdzie mogę, bo może za miesiąc będę musiała utrzymać babcię, ciocię, mamę, tatę, kuzynów, tata zostanie walczyć, mama zostanie leczyć, ale mam. Bardzo wielką rodzinę, i mam całą rodzinę tam, która, którą bym musiała po prostu, bo nie mogłabym inaczej się zająć. Więc, czy wy widzicie, zawsze warto sobie zadać takie pytanie? Troszkę tak powiem, jak może. Psycholog, chociaż nie jestem, może to zabrzmi, jakbym była psychologiem, ale nie jestem, że warto sobie czasami zadać pytanie, kogo widzimy. Może to jest student, który wyjechał przed wojną i właśnie chce dokończyć studia, a może chce pójść na ten front. Nie wiemy, czy to nie jest osoba, która wspiera ukraińskie wojsko finansowo, a takich osób. Każdy mój znajomy, ja nie mam znajomych Ukraińców mieszkających w Polsce, którzy, którzy by nie wpłacali na wojsko czy na armię dronów, którą teraz buduje Ukraina. I generalnie ci ludzie w Ukrainie nie mieliby nigdy pracy, a oni nie, nie potrafią walczyć, nie, nie mieliby gdzie tych pieniędzy zarobić, więc pracują w Polsce i 50% czasami swojej pensji przekazują na wojsko albo swoim rodzinom, którzy nie mają z czego żyć w Ukrainie, ponieważ rynek pracy w Ukrainie leży. I to jest bardzo ważne, żeby czasami się zastanowić, czy gdyby w Polsce wybuchła wojna, to czy każdy by poszedł na front? Jest no nie przykładem... każdy by poszedł. No. Dokładnie. Zawsze byliby ci, którzy by jako pierwsi uciekali. Dla wielu osób to też była możliwość. Na przykład jakiś Ukrainiec czy Ukrainka zastanawiała się bardzo długo nad tym, czy nie znaleźć lepszej przyszłości w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie i bała się to zrobić. Bała się, tak? Czy bał się. Nagle wybucha wojna, nie ma Mariupola, a ktoś taki pochodzi z Mariupola. I taka osoba, dla niej to jest naturalne, że tutaj ta decyzja już wtedy, w, ta, w tym momencie zapadła. Znam dużo osób, wielu z um, mieszkańców Mariupola, którzy mieszkając w różnych częściach świata dziś, wspierają dalej ukraińskie wojsko. Co więcej, wojskowi w Ukrainie mówią, że gdyby. Nieposzczególne wpłaty tych osób, nieposzczególne kamizelki kuda odporne, które szły z Kanady, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, to ich brygady, ich batalionu by już nie było. Więc pamiętajmy, że ci Ukraińcy, którzy są za granicą, to też jest tył. I jeśli ten pierwszy tył w Ukrainie padnie, to przynajmniej zostanie ten drugi tył, który jest równie ważny bo pamiętajmy że ta wojna się w tym roku nie skończy i nikt nie, nie ma takich złudzeń i nie wiemy co się może jeszcze wydarzyć więc y, proszę was i tak bo tak na swoim przykładzie powiedziałam bo każdy ma swoją historię ale jestem przekonana że w przypadku y, nie wiem czy większości ale wielu Ukraińców za granicą y, o tym że oni dalej tu są zadecydowało to y, że oni chcą mieć miejsce, gdzie w razie czego, gdyby wydarzyła się bucza druga w ich mieście, ich rodzina miała gdzie wyjechać. To był mój akurat przypadek, ponieważ ja już pakowałam walizkę, żeby jechać na front w pierwszych tygodniach, kiedy dowiedziałam się, że mój tata idzie do wojska. Ale gdyby niepoważna rozmowa z moim tatą, który powiedział: A co, jak mi się coś stanie, kto się zajmie twoją siostrą? Proszę cię zostań w Warszawie. To ja bym, już by mnie tutaj nie było. I nie wiem, co by się wydarzyło, ale powiem Państwu, jestem szczera, dlatego że wiem, że tak myśli wielu, wielu, wielu z nas. Alina, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Byłaś u nas pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Państwa odsyłam gorąco na portal ukraina.pl, odsyłam na media społecznościowe Aliny, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. I oczywiście jeszcze raz ponawiam prośbę o zasubskrybowanie naszego kanału. Alina, jeszcze raz A bardzo, ja ci polecam bardzo i dziękuję. polecam i zachęcam również, bo tak. Was obserwuję od wybuchu. Wojny również i powiem Państwu, że bardzo rzetelny i fajny kanał. Polecam. Dziękujemy za te, za te słowa i jeszcze raz życzymy Państwu miłego popołudnia.